Dzień dobry, witamy, witamy na kanale Brody z Kosmosu i witamy Tomka Bagińskiego, producenta wykonawczego serialu Wiedźmin. Dla wielu tą polską nadzieję i też ostoję utrzymania narracji zgodnej z Sapkowskim. W kilku materiałach widziałem takie artykuły, że Tomek Bagiński pilnuje, żeby scenarzystów nie poniosło. Czy, ale czasem, czy to wciąż prawda? Ale czasem Tomka Bagińskiego też ponosi, bo prawda jest taka, że literatura Sapkowskiego jakby w samym swoim DNA trzyma przyzwolenie do adaptacji i przyzwolenie do spoglądania na rozmaite sytuacje i rozmaite wydarzenia z różnych punktów widzenia. I to jest dosłownie wpisane w te historie. I głównym motorem tego, co się dzieje w książkach Andrzeja Sapkowskiego, są fantastycznie napisane postaci przede wszystkim. Fantastycznie napisane postaci, relacje między nimi, emocje. I tutaj na pewno staram się bardzo, bardzo mocno wszystkim w zespole o tym przypominać za każdym razem. No ale jeżeli chodzi o wydarzenia, no to czasem ta historia troszeczkę zbacza od głównych wątków książki i tam jest wiele powodów, żeby to robić. Duża część powodów to są powody czysto techniczne i takie potrzeby narracji serialowej względem narracji książkowej. I te potrzeby są zupełnie czasem inne. No to właśnie jak ten proces, który był przy pierwszym sezonie i potem ogrom feedbacku, bo nie oszukujmy się, wydaje mi się, że obowiązkiem każdego Polaka było mieć zdanie na temat pierwszego sezonu. Niekoniecznie oglądać, ale mieć zdanie. No ale zaraz. Obowiązkiem każdego Polaka jest mieć zdanie o wszystkim. Za każdym razem, każdego dnia, w każdym momencie i najlepiej zdanie inne niż sąsiad. Więc myślę, że tutaj akurat wpisaliśmy się bardzo dobrze w taką naturę naszej ziemi. Naszej nacji, tak. To czego ten proces przy pierwszym sezonie, potem feedback, co było największą zmianą, która dotyczyła twojego podejścia do bycia producentem tutaj? W sensie, na co zwróciłeś uwagę inaczej, co bardziej odpuściłeś w drugim sezonie, nauczony, nie powiem błędami, ale lekcjami pierwszego? Ale możemy przejść na ty, rozumiem, bo to takie... Dobrze, tak. Bo obaj mamy brody. I kanał też jest brody, więc wszystko się zgadza. Kanał też jest o brodach. Więc nie, to jakby sprowadzasz to do takiego jednego momentu, nie? Że tam że coś kliknęło i nagle jest inaczej, nie? Że nagle coś robimy inaczej. A to troszkę należy traktować bardziej ewolucyjnie, bo proces pracy nad serialem jest rozciągnięty na wiele, wiele miesięcy. Dla mnie życie z Wiedźminem to już się zaczęło ponad 10 lat temu i to tak dobrze ponad 10 lat temu. Więc ten proces jakby wchodzenia najpierw w system produkcyjny, serialowy, potem modyfikacji, potem jakby reagowanie na to, co ewentualnie widzowie zobaczyli i to, co też sami zrobiliśmy w serialu, bo to nie jest tak, że... To pamiętajmy, że serial był w dużej mierze już bardzo głęboko w preprodukcji, drugi sezon był bardzo głęboko w preprodukcji w momencie, kiedy wchodziliśmy z pierwszym sezonem na platformę Netflix, więc bardzo wiele rzeczy chcieliśmy już sami wcześniej zmienić, wcześniej je przedyskutowaliśmy, mieliśmy plan na to, co naszym zdaniem udało się w serialu, a co może wymaga dodatkowej pracy i też to, co ja sam, to jakby moja pozycja, moje podejście do tego serialu, mój wpływ na to, co tam się działo, to też się zmieniało, no bo pierwsze miesiące pracy nad pierwszym sezonem, no to w dużej mierze było poznawanie się. I to dla całej ekipy. Myśmy się spotkali pierwszy raz w tym gronie i powoli się docieraliśmy, powoli odkrywaliśmy, na czym tak naprawdę polega ten świat. Bardzo dużo czasu zajmowało mi tłumaczenie, jakby... wartości humoru na przykład w świecie Andrzeja Sapkowskiego i jakby tłumaczenie, że to nie jest taki typowy świat fantazy, gdzie tam wszystko jest takie spompowane i wszystko jest takie śmiertelnie serio i że można czasem spojrzeć na niektóre wydarzenia z lekkim przymrużeniem oka, że nawet Geralt jest postacią o ogromnym poczuciu humoru, chociaż rzadko to widać na jego twarzy na przykład i tak dalej, i tak dalej. I dużo tych dyskusji mieliśmy po drodze i powoli też się sami poznawaliśmy i powoli też zaczynaliśmy się sobie bardziej ufać, poznawać, jakie są nasze mocne strony, jakie są słabe i jakby wypełniać te miejsca.
I wydaje się, wchodząc w drugi sezon, to nie było żadnego takiego kliknięcia, momentu, jak wiesz, pstryknięcie rękawicą nieskończoności, że nagle coś tam się znacząco buch przełączyło, tylko to był proces, który trwał nie tylko w trakcie preprodukcji, ale też potem, jak zaczęliśmy zdjęcia, bo scenariusze, tak zwane scenariusze produkcyjne, jak się to mówi, one, to jest bardzo ważny etap pracy przy serialu, ale te scenariusze nigdy nie są wykute w kamieniu. To jest tak, że pracuje się nad nimi cały czas, pracuje się w trakcie zdjęć, pojawiają się nowe pomysły ze strony aktorów, pojawiają się nowe rozwiązania czy sytuacje wymuszone przez otoczenie, bo na przykład w przypadku drugiego sezonu mieliśmy całą tą zabawę z robieniem tego pod COVID-em. Nagle to tak wyskoczyło. Ale to dotyczy też te prościutkich rzeczy. No mamy, nie wiem, scenę, która jest zapisana na słoneczny dzień i nagle, kiedy to kręcimy, leje deszcz. No to trzeba też do tego podejść wtedy inaczej i jedyną niezmienną rzeczą przy pracy nad serialem jest zmiana. To się jakby pojawia cały czas. Więc rzeczywiście jest tak, że wchodząc w drugi sezon byliśmy dużo bardziej zgrani i dużo bardziej jakby znaliśmy się nawzajem i ta ekipa, która już weszła w drugi sezon, miała dużo większą wiedzę na temat, czym w ogóle Wiedźmin jest i jaką historię chcemy opowiedzieć. Mam wrażenie, że to widać. To też jest tak, że oczywiście ja jestem Polakiem, więc tam zawsze znajdę jakieś tam punkty, które można by jeszcze tam docisnąć, pogrzebać, i wydaje mi się, że to będzie fajnie widoczne w momencie zakończenia sezonu, że coraz bardziej dosterowujemy się do głównego story, głównej linii fabularnej z książek. Ale też pamiętajmy, że na przykład Krew Elfów jest trudna w adaptacji, bo to jest książka w dużej mierze taka ekspozycyjna. My tam wchodzimy w ten nowy świat i musimy się bardzo dużo nowych rzeczy nauczyć. To nie jest najlepszy materiał telewizyjny, jak mamy bardzo, bardzo dużo ekspozycji, tłumaczenia, tam siły Nilfgaardu są tutaj nad Jarugą, tutaj idą jakieś armie, tutaj jest coś innego. To wszystko jest też dużo łatwiejsze w książce. Bo w książce można opędzić duże kawałki historii jednym akapitem. W serialu to trochę jest bardziej skomplikowane. To wspomniałeś o tym humorze. I właśnie to jest jedna rzecz, która dla mnie przynajmniej rzuciła się w oczy oglądając, że tak jakby Henry Cavill odrobinkę pozwolił sobie więcej szaleć i ten humor wrzucać. Właśnie humor w jego stylu, czyli rzuconym z kamiennym wyrazem twarzy, tekstem, który jest sarkastyczny i złośliwy i ironiczny. Ale my wiemy odebrać go dużo bardziej tak humorystycznie. Mówię o Henryku, ponieważ też spotkałem się z taką opinią, że każdy producent, który pracuje przy serialu, w każdym sezonie ma swoją ulubioną postać, która jest mu bliższa sercu. I co sezon to się ponoć zmienia. Więc pytanie, czy ty masz swoją ulubioną, czy do ciebie też pasuje i czy u ciebie to się zmieniło pomiędzy pierwszym a drugim sezonem chociażby? Nie mam takiej jednej postaci, dlatego że bardzo ciężko już w tym momencie, ja spędziłem bardzo dużo czasu na planie, spędziłem ponad 300 dni w sumie na planie, jeżeli chodzi o pierwszy i drugi sezon, w bardzo różnych warunkach. My się jednak zaprzyjaźniamy, my się poznajemy bliżej, trudno mi oddzielić postać od aktora, który ją gra i gdzieś tam, jak mówimy o ulubionej postaci, no to ja mam ich cały wachlarz. I to jest, wydaje mi się, normalne w tym momencie tego rozwoju serialu. I faktycznie jest tak, że rzeczywiście, że Henry dodaje bardzo dużo dobrych rzeczy od siebie. On świetnie rozumie tą postać, świetnie rozumie też ten rodzaj humoru, który jest tam bardzo ważny, który ja uważam za taki trochę polski rodzaj humoru, czyli tak troszeczkę to jest złośliwe, troszeczkę to jest sarkastyczne. To nie jest taki zawsze humor z wyszczerzoną twarzą, tylko jest to troszeczkę bardziej subtelne i czasem dosyć, to jest to też czarny humor, taki bardzo mroczny, w trudnych momentach okazywany. Więc no to bardzo, bardzo się cieszę, że to się udaje przekazywać. Ale to dotyczy też innych postaci. Znaczy każda z tych postaci wydaje mi się dojrzewa w drugim sezonie. I mam nadzieję, że to się udało i że to widać, że każda z tych postaci jest jeszcze ciekawsza niż była w pierwszym sezonie. A jeżeli mówimy, no mówisz 300 dni, czyli można powiedzieć, że znasz ich jak łyse konie już każdą z tych postaci. Ale też musisz być zaznajomiony z całym fanowskim po prostu wysypem, wręcz ulewą memów, gifów, skrótów, chociażby wielka kompilacja, jak Geralt mówi
i Fuck, która ma kilkanaście chyba milionów, jak łącznie policzyłem, wyświetleń. Czy masz swój ulubiony mem, który powstał po pierwszym sezonie, albo ulubiony jakiś żarcik z tego sezonu, który gdzieś latał po internecie? Chyba nie. Trudne. To już było tak dawno. Dużo tego było i dużo było fajnych rzeczy, zwłaszcza związanych z piosenką Jaskra. Rzuć grosze Wiedźminowi. Tych wersji było bardzo dużo. Było parę dobrych memów z wanną. Było parę dobrych memów właśnie z reakcjami Henry'ego, z reakcjami Geralta na rozmaite wydarzenia. Były niezłe memy z Diabłem, nie? Też bardzo, tak, tak, bardzo tak. Popularne. Ale żeby wskazać jeden taki konkretny, no to jakoś chyba nie. To chyba moja pamięć jest zbyt dziurawa. Masz, można powiedzieć, zbyt dużo, zbyt dobrych było, żeby jeden się wybijał. Było rzeczywiście sporo dobrych memów i też było trochę dobrych już z drugiego sezonu, bo jak wyciekły pierwsze zdjęcia z drugiego sezonu, no to wyciekł Geralt Pożaracz Światów, jak każdy pamięta, myślę, to zdjęcie, to wydaje mi się, że to jakby będzie kontynuowane. Akurat żyjemy w takiej kulturze, gdzie kultura memów, kultura reakcji, kultura tego, że ludzie jakby oglądają, komentują równolegle w momencie, kiedy to oglądają w tym samym czasie, stało się jakby częścią kultury, czyli nie liczy się już tylko samo dzieło, ale też to, jak ludzie reagują na to dzieło i jak ludzie remiksują to dzieło sami i budują nowe fajne pomysły. I mnie cieszą najbardziej takie najgrubsze trendy, czyli jak tego jest dużo, jak ludzie rzeczywiście tym żyją, jak to rzeczywiście staje się częścią kultury światowej, no to mnie to cieszy. A już same szczegółowe rozwiązania, który mem, gdzie, kiedy, to... Co tam? Ważne, żeby ludzie oglądali i podobało się i reagowali na to. No pewnie ciężko byłoby cię w ogóle zaskoczyć. Był świetny mem, miks Wiedźmina i Mandaloriana. Nie wiem, czy pamiętasz. A tak, był. Tak, tak, tak. No. Właśnie 100 Sekund to your Witcher. I to było grube. O właśnie. I to swoją drogą też idealnie pokazuje, bo to właśnie dzięki temu, że my gadamy Wiedźmin tak głośno w całym świecie właściwie. Wieść się niesie o Wiedźminie. Ale jeżeli mówimy o poważnych rzeczach, miałeś jedno bardzo ważne zadanie przy okazji pierwszego sezonu, które było ważnym wideo dla nas. Uczyłeś obsady polskich słów. I to jest każdy, ja wiem, każdy martwi się, czy obsada rozumie już więcej słów po polsku po drugim sezonie. Myślę, że dalej ta wiedza słów po polsku jest bardzo zlimitowana. Myślę też, że najpopularniejsze polskie słowo, którego tutaj przytoczyć nie możemy, które zaczyna się na K, to jest najpopularniejsze polskie słowo znane za granicą, to jest znane wszystkim, ale nie, polski język, trudny język. No. O, to prawda, czyli pewnie Netflix wypuści kolejny materiał promocyjny, że znowu będziesz wypytywał i będzie podobnie dowcipnie. A teraz wszyscy cię pytają o Wiedźmina, ale do mnie napisało kilku znajomych, którzy wiedzieli o tym wywiadzie, między innymi Wojtek ze Starych Koni, który prosił, zapytaj go, w co teraz gra, ponieważ jesteś znanym graczem i jesteś autorytetem, więc to, co w ty grasz, znaczy, że jest dobre. W co teraz, jeżeli nie pracujesz 18 godzin na dobę, co zabiera ci czas w ramach gier? No właśnie teraz ograniczyłem sobie granie, bo mi zabierało za dużo czasu i miałem za dużo pracy i uznałem, że wolę się wysypiać niż grać. Musiałem sobie musiałem sobie fizycznie spakować konsolę, zamknąć ją w walizce na kłódkę, żeby mnie nie kusiło, bo jakoś gry zajmowały mi bardzo dużo czasu. Również podczas prac nad drugim sezonem, bo byłem zabunkrowany koło studia na kompletnej brytyjskiej prowincji, no to co wtedy można robić? No, rozstrzeliwać kolejnych wrogów. A na razie się nic specjalnie nie zmienia. Gry, w które grałem w tym roku, bo ja zazwyczaj mam jakby jedną grę, którą potem wsiąkam i gram obsesyjnie, maksuję, staję się jakoś bardzo dobry, a potem to jakby znika, zmieniam sobie temat. No to z jednej strony jest Apex Legends, który już tam wchodzi w 11 czy 12 sezon, który jest jedną z lepszych, wydaje mi się, strzelanek pierwszoosobowych na świecie.
No i bardzo mi to jakby bardzo zagrało z moją głową, z moją wrażliwością. To jest taka bardzo fajna mobilna, znaczy nie mobilna w sensie komórek, ale to jest duża mobilność w trakcie gry. W to nie da się usiąść w krzakach ze snajperką i po prostu tam strzelać headshotów, no bo zaraz ktoś tam wyśledzi i rozwali. Trzeba być cały czas w ruchu, to jest super. No i lubię gry typu roguelike, czyli grałem dość dużo w Dead Cells. Bardzo byłem w to jakby wciągnięty. A potem jak wyszedł na PS-ie Hades, no to się strasznie wkręciłem w Hadesa. Już gram na jakichś takich tam jest takie te wyższe poziomy trudności, te hity, no to już tam gram powyżej 10 hitów w Hadesa. Pewnie jak dojdę do 20-30, no to już mi się znudzi, ale na razie zasuwam. A, no to pięknie. No to może ktoś cię spotkać gdzieś tam, w sensie przypadkiem grając, wpaść na ciebie? W Apexie tak, to mam ksywkę Buggins. Więc już tutaj macie dobrą radę, jeżeli chcecie się zmierzyć z mistrzem w tym momencie. A powiedz mi tak już, znowu wracając w mega, mega ważne tematy, już oczywiście mnóstwo teorii odnośnie trzeciego sezonu są. I zaczyna się, przynajmniej kilka komentarzy wyłapałem, czy Wiedźmin będzie jak Gra o Tron, prawda, odnośnie ostatniego sezonu. Czy u was w ogóle ten temat odpłynięcia od książki, który pojawia się, tutaj zmieniamy płeć, tutaj troszeczkę rozwijamy inne wątki, czy pojawiły się tego typu obawy, albo macie taką karteczkę, nie chcemy być jak Gra o Tron, która codziennie przypomina wam, że jednak powinniśmy się pilnować. Oczywiście, sytuacja inna, chociaż Andrzej wciąż może napisać nową książkę, więc nie wiemy tak naprawdę, nawet, czy jest to u was. Nawet ma pomysły na nowe historie, więc to jest tak, że Andrzej jest cały czas bardzo kreatywnym człowiekiem i cały czas tam jakieś nowe rzeczy mu przychodzą do głowy, więc ja liczę na to, że jeszcze coś ze świata Wiedźmina spod pióra Andrzeja Sapkowskiego się pojawi. Jeżeli chodzi o nas, nie chcę sięgać zbyt daleko w przyszłość, bo na razie naszym skupieniem jako zespołu kreatywnego jest trzeci sezon, ale ci ludzie, którzy znają sagę, ci ludzie, którzy znają książkę, wydaje mi się, że mogą się spodziewać, co nadchodzi, no bo mimo tych takich drobnych, takich odchyłów od głównej strony, od głównego wątku fabularnego. No jednak docelowo naszym celem jest trzymanie się dosyć wiernie tego, co napisał Andrzej Sapkowski. Jeżeli nie na poziomie fabuły, to na pewno na poziomie postaci, na poziomie głównych zwrotów akcji, największych, najważniejszych rzeczy, które się tam dzieją. Więc ja bym się tutaj takich niespodzianek, jak te, które się pojawiły w przypadku ostatnich sezonów Gry o Tron, to bym się nie spodziewał. Aczkolwiek też no, wierzę w to, że no, chcemy też proponować widzom rzeczy, których w książkach nie było, też dlatego, żeby ci widzowie, którzy znają książki, żeby czasem no, byli zaskoczeni, czy czasem będą pozytywnie zaskoczeni, czasem negatywnie, ale żeby jednak pojawiały się tam nowe pomysły, nowe rzeczy. I to na pewno też będzie się pojawiało. Ale to, co się wydaje, to na co ja zwracam uwagę, to, co mi się podoba, to, co się wydaje, udało, mimo tam rozmaitych zwrotów akcji, tego, co robimy w drugim sezonie, czasem obok książek, bo musieliśmy opowiedzieć trochę większą historię wokół Kahira czy Yennefer, to, co się udaje, to na koniec sezonu wydaje mi się, że dosterowujemy się dość blisko głównych wątków fabularnych książki. I no, nie chcę tutaj zbyt wiele zdradzać na temat trzeciego sezonu, ale punkt wyjścia do trzeciego sezonu wydaje mi się, że jest w dobrym miejscu bardzo. Szczególnie dla fanów książki, dla ludzi, którzy no, wiedzą, co nastąpi, wiedzą, co się będzie działo w kolejnych opowieściach, kolejnych tomach. To niczego nie zdradzamy. I to ostatnie pytanie, króciutkie. Bardzo często aktorów się pyta, co ukradłeś, pożyczyłeś z planu jako pamiątkę. Czy ty masz jakąś pamiątkę z pracowania przy drugim sezonie, która jest u ciebie, albo o której nie wiedzą inni producenci czy aktorzy? Znaczy to, jeżeli chodzi o wynoszenie rzeczy z planu, to nie, ale poprosiłem znajomego o zrobienie kilku replik medalionu z drugiego sezonu i to ze srebra. Więc mamy prawdziwy srebrny medalion
z drugiego sezonu Wiedźmina. Ten medalion z drugiego sezonu, on się różni trochę od pierwszego sezonu, jest jeszcze bardziej wypasiony, ma taką fajną drugą stronę z takimiś runami. To jest bardzo, bardzo ładny medalion. I no, mamy kilka osób na świecie, łącznie z Andrzejem Sapkowskim, mają ten srebrny medalion. No to dobra, no to rzeczywiście jest taki graal rzeczy, które możesz wynieść z planu. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję Ci za wywiad i wszystkich zapraszam do oglądania Wiedźmina drugiego sezonu i w oczekiwania oczywiście na szpilkach, siedząc jak na szpilkach na trzeci sezon. Dzięki Ci jeszcze raz. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Do zobaczenia.